się, że Nadzieja umiera ostatnia i muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście miałem po tych wszystkich głupotach poprzednich sezonów, szczególnie poprzedniego i tego, tego trzeciego odcinka po tych wszystkich rzeczach, które kompletnie nie pasują do tego serialu, jeśli chodzi o to, że ludzie przeżywają sytuacje, których nie powinni przeżyć, że zachowują się jak debile, że nie zachowują się tak, jak powinni się zachowywać zgodnie z tym, co przez wiele lat było budowane. Mimo tego wszystkiego cały czas się łudziłem... Dobra. Nocny król, cały ten wątek wykasowany jak snow w Gwiezdnych wojnach. Trudno. Ale może chociaż te trzy ostatnie odcinki będą na jakimś scenariuszowym poziomie. W sensie zaraz przejdę przez cały odcinek, tak jak zawsze to robię, ale po prostu słuchajcie, aż, 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 aż nie mogę znaleźć głosu, aż nie mam tej ekscytacji, co zawsze, ponieważ no, część mnie dzisiaj umarła z tym serialem, z tym odcinkiem i. Jakby pierwszy raz sobie teraz pomyślałem, że dzięki Bogu, że zostały tylko dwa odcinki, bo po prostu kończ waść wstydu oszczędzić. To znaczy, trzy czwarte tego odcinka to jest jakieś takie zbieranie żniw poprzedniego, jakieś żegnanie się bohaterów, podsumowywanie, jakieś no takie tego typu rzeczy i to spok, może być. Ale ta końcówka, te ostatnie 20 minut, gdzie Znowu, nie ma żadnego scoutingu, nie ma żadnego rozpoznania. Nagle na środku oceanu zostają zaskoczeni, czy tam, w sumie przy brzegu nawet nie na środku oceanu i nie wiadomo skąd smog dostaje z kilometra trzy bolty super celnie, po to by potem już żaden nie trafił łatwiej, łatwiejszy do trafienia cel, lecący prosto na nich. No dobra, nas skręciła, wiecie o co mi chodzi, no po prostu. W momencie, w którym dosłownie, włączcie sobie ten scenę drugi raz, dosłownie strzelają prosto na nią, bo my jesteśmy z perspektywy kamery, że ona, znaczy kamera jest ustawiona tak, że ona leci na nas i ten smog zostaje tak, czyli no leciała prosto w powietrzu, widząc te wszystkie statki, przynajmniej powinna, po czym oni w ogóle ich nie dobijają na tej plaży, po czym na koniec podchodzą 100 metrów od muru i, i też w sercu w nich nie strzela, no, no w ogóle. Po czym jeszcze Tyrion wierzy w to, że może Cersei przemówić do rozumu? Po czym w ogóle oni wierzą w to, że mają szansę z Cersei, tak, że powinna się poddać? No tak, jakby, cho chociaż ma przewagę nad nim ewidentną, No, no w ogóle, no dobrze, że mi Sandy umarła. No aż, aż głupio mi, że to mówię, bo lubiłem tą postać. Uwielbiam tą aktorkę ze względów takich, że jest piękna, ale no, autentycznie, no bo brakowało tego, żeby jeszcze Cersei okazała serce i ją oddała. No w ogóle nie wiecie co. Nie <laughs> wiecie co, zgodnie z logiką. Prawda panów głupi i głupszy, bo teraz będę rzeczywiście ich tak jak wszyscy nazywał, to sercję powinna była się poddać w tym odcinku, no. Jakbyście nie wiedzieli o co chodzi, no to oni oni się nazywają Benioff and Wise. Obaj mają na imię, znaczy imiona na D, więc Damen Damer głupi i głupszy na ich ludziom mówią w necie, No i do tej pory trochę się śmiałem, no nie będę obrażał jakichś tam po, poważnych ludzi, tak nie to to jest Damen Damer, to są po prostu głupi i głupszy. No jak można było tak spartolić? Wiem, że tam część ludzi w internecie tego nie widzi i wciąż ogląda serię jako serial, ale. No nie, no po prostu... Kurwa, no nie, mają mnie fucking za debila, no. Nie no, bo żeby było jasne, było sporo fajnych momentów w tym odcinku. Ale. tak kardynalne wielkie błędy. Taktyczne i w ogóle no. Dobra, zacznijmy od początku, może w miarę przechodząc po scenach i jeszcze zdążę dojść do tej końcówki, może troszeczkę się opanuje. Oczywiście odcinek zaczynamy pożegnaniem, w sensie zwłok, spaleniem komisyjnym, tak? Dobrze mówiliście w, moim, w mojej analizie zwiastuna, gdzie zacytowałem psy. To był cytat z psów, jeśli nie znacie o co wy tam palicie radomskie, a jak pan major chce to franz ma kamele, obejrzyjcie psy, jeden z lepszych polskich filmów. W każdym razie, tutaj nie wiem dlaczego, ale nagle te konstrukcje, stosy pogrzebowe, no, w każdym razie, jakby więcej energii ewidentnie ludzi w Winterfell poszło w zbudowanie tych stosików niż w zbudowanie palicat ochronnych przed Winterfell, bo zrobili jeden rządek przed nadciągającą armią umarłych, ale może już do tego nie wracajmy. W każdym razie, to jest jakiś absurd, że jakieś setki tysięcy, Chyba dziesiątki tysięcy zwłok powinny leżeć przy Winterfell z każdej strony ich ludzi i tych, co się rozpadły, ale, Czy one się rozpadły całkowicie? Czy to nie tak, że po prostu zwłoki upadły, nazwijmy? To chyba tak było, nie? To w każdym razie powinni mieć tam tyle sprzątania, tam być dziesiątki tysięcy zwłok. No tych stocach było może z tysiąc osób, tak na oko, no tutaj, Czepiam się, ale no, znowu, jak była potem narada, to okazuje się, że połowa armii mniej więcej umarła. Tam ma coś do Trakowie, nawet są coś. Je jeśli tak jest, to znaczy, że w poprzednim odcinku, jeszcze na sekundkę wracam, po prostu nam to źle pokazano. No, ewidentnie walczyło pięć osób na koniec, wszyscy umarli. No, trzeba było nakręcić tamten odcinek lepiej. Trzeba było pokazać, że połowa przeżyła, że się jeszcze bronią, no, ale już dobra. W każdym razie, zaraz potem mamy. A, znaczy jeszcze to, co chcę zwrócić na tym pożegnaniu uwagę, to po pierwsze, Sergiora wreszcie dostał Buziaka. Szkoda, że pośmiertnie. Po w jednym momencie wstać i... <laughs> Mam cię! No ale dobra. Fajnie, że Theon dostał tą spinkę Starków od yy, Sansy. Fajny taki ostatnie, wiecie, dotknięcie jego postaci, że tak powiem. I muszę powiedzieć, że zaskakująco żądał yy, dał przemowę. Brakowało mi tego typu przemowy przed bitwą. Absurdalnie, żeby w takim momencie, gdzie ludzie potrzebują ku pokrzepieniu serc jakiejś, wiecie, że jesteśmy tarczą, która chroni świat ludzi w ogóle. Zamiast tego to nie było żadnej przemowy, a jak już umarli, to dostali przemowę, no ale lepiej późno niż wcale, tak? Po czym mamy ucznia i tutaj kilka małych rzeczy. Wybaczcie, muszę się rozchmurzyć, ale po prostu jestem w osłupieniu po tym odcinku, no. Bo niestety okaza okazało się po prostu, że twórcy co debile i nie mają dobrego planu na przyszłość. Mało tego, ja jeszcze w tym filmiku na koniec pobawię się w przewidywanie, jak to wszystko się zakończy. No bo w tym momencie to wiemy, że zakończy się tak jak show telewizyjne się zakończy, więc praktycznie każdy wątek myślę, że ma mam na niego pomysł. Gendry, tak jak mnóstwo teorii mówiło, bo oczywiście fanservice i teorie się będą sprawdzać tego typu. Ech, przynajmniej po części, no bo wiadomo, dużo teorii poszło się w piach po prostu z nocnym królem. No w każdym razie Gendry zostaje Balasjonem i lordem, czy tam władcą Sto e Boże Storm's End końca burzy, które nie wiadomo kto tam w ogóle teraz urzęduje, jak Renly, Stanie nie żyją, i, i Robert. E no w każdym razie wow, jest yeah, super scena! no. Wypatrzcie, kompletnie, ja mam energii, natomiast. W każdym razie to jest taki mini moment inteligencji Danki, która, haha, widzisz, tam Tyrion czy Varys, ja też tak mówię, nie? W każdym razie on zaraz potem idzie do Ari i Aria go odrzuca. Można tutaj, już widzę tysiące memów typu, może zostaniemy parą. Not today, bo <laughs> coś w tym stylu, nie? Też fajny moment w trakcie tej uczty, jak Tormund rozmawia z Johnem. Notabene okazuje się, że w, przy Winterfell albo w Winterfell jest Starbucks. Tak, moi drodzy, nie wiem, jakim cudem można było tego nie wyłapać w trakcie kręcenia czy w postprodukcji. Już można takie coś wymazać nawet komputerowo, tak? a widzowie, bo nie ja, to na Redditzie ludzie wychwycili, oczywiście, w życiu bym tego nie spostrzegł, bez jakichś, wiecie, patrzenia, nie, po, z lupą klatka po klatce, no, ale w każdym razie, y, widzowie to od razu znaleźli pierwszego dnia, więc no, ludzie, którzy robią ten show, jakby no, oni tego nie widzieli, no, ale mniejszość, tak, czy się to pierdolę. W każdym razie, jest mega moment, jak Tormund y, gada całą historię z Johnem i co mnie zastanowiło, to wspomina o tym, że zginął i wrócił, i ja myślałem, że ten temat zostanie przez Dankę podjęty. Bo z dwa sezony temu była sytuacja, że Ser Davosowi się tak lekko wymsknęło, że wrócił tam, dostał nóż w serce za swoich ludzi i tak dalej, po czym, wiecie, no to było niewyjaśnione, a tymczasem to nie wraca w tym odcinku. Także, no, nie wiem, może jeszcze wróci, ale no, trochę dziwnie, nie? Zresztą tak samo mi się nie podobało to, że wreszcie mieliśmy zobaczyć Minę, Sansy i Ari, gdy słyszą, że John jest i dupa nie pokazano nam, także no, troszkę szkoda. Takie rzeczy są jednak fajne. No, w każdym razie jeszcze jest śmieszny, parę śmiesznych momentów na tej uczcie, bo a propos Tormunda, gdy Brienne odchodzi i Tormund jest taki załamany, no, on jest komiczny, no to, wiecie, co w sumie to ten serial w tych, w tych ostatnich sezonach, czy przynajmniej w tym sezonie, jest najlepszy w sytuacjach, gdzie jakieś takie, są mini-skecze na pół żartem, pół serio, no, moda na sukces w świecie, Greotron, Tormund, prawda, robi sobie jaja, no jest śmieszne, ale to jest mądrzejsze niż, ogólnopolityczne ruchy, które kompletnie do teraz nie mają sensu, kompletnie, no. W grze otron, gra otron, nie ma sensu, no, po prostu wybaczcie, że jestem bez energii w tym momencie, ale... No w każdym razie mamy ten taki, tą grę, którą Tyrion wymyślił, e, grają w alkoholizm, moja ulubiona gra planszowa. Oczywiście dochodzi wreszcie do spiknięcia się Jamie'ego z Brienne. No i co tu dużo mówić, no, podejrzewaliśmy to od dawna, e, ten związek, nazwijmy to, został skonsumowany, ale no, czy no wiecie, no, jakoś zaskakująco to chyba dla nas nie było, prawda? Spoko. Natomiast potem widzimy, jak John rozmawia z Danką, yy, i to jest moment, w którym cały ten konflikt budowany, że Johnowi się bardziej należy tron i czy ludzie pójdą za nim, że Danka na uczcie widzi, robiąc minę całkowicie przypominającą mi Lupitę Miongo z filmu As, Jordana Pila, niedawny. No powiedzcie, że te dwa zdjęcia są podobne, no. no. Ale w każdym razie to, co chcę powiedzieć, to, bo jeszcze do tego będę musiał zaraz wrócić, ponieważ Wary z Tyrionem o tym później rozmawiają, ale ja totalnie tego nie czaję, jakie to jest na siłę, moim zdaniem. To, to nie, jakby to nie jest błąd twórców, to jest moje odczucie względem Danki, powiedzmy. To jest strasznie na siłę budowanie tego, że ona się boi Johna i że ludzie pójdą za nim. Przecież gdyby tylko on ją kochał i był dobrym, honorowym człowiekiem, który nie chce z nią wojny i nie chce tronu, no kuźwa, no. Ona się go boi, tak jak on był jakimś, nie wiem, wiecie, jak, jak Cersei Jurona w stylu, że ja mu zależy na władzy, ale wiadomo, że Jakbym mógł to, by ją w każdej sekundzie zdradził, tak? Wiecie, na zasadzie. Wiadomo, że to nie jest miłość ani honorowy człowiek, którego można zaufać. W przypadku Johna tak jest, jeśli John mówi: Danka, kuźwa, no dobra, jesteśmy tym, kim, jesteśmy, może mi się naleźć, ale ja nie chcę! Tak jak Juron z. Boże Juron Jara z Sionem, tak jak on powiedział. Przecież przyjechałeś tutaj ukraść mi tron? Nie, nie, nie. Ja nie chcę, ja jestem teraz Sion bez, bez dołu, ja już się zmieniłem, ja nie chcę władzy. Popre ciebie. I John robi dokładnie to samo, nie powinno być żadnego problemu tutaj. Naprawdę nie rozumiem. Kompletnie, znaczy to jest, znaczy, rozumiem, boże. no to oczywiście chodzi o to, że twórcy nam serialu robią tutaj konflikt, tak? I moim, z... w sensie, żebyśmy my do końca nie wiedzieli, co się stanie, i pewnie zresztą taki będzie finał, że jak już Cersei nie będzie żyła, to coś między nimi się stanie, tak? No ale tutaj moim zdaniem ten konflikt należało zbudować, po pierwsze, Pokazując, że Danka się robi szaloną królową, mordując coraz więcej ludzi, paląc na stosie trochę, jak Stani spalił, wiecie, tego typu rzeczy, tak? A nie, że w sumie to ona jest dobra, dobra on jest dobry i jest jakiś konflikt na siłę zbudowany. Totalnie mi to nie pasuje. A co gorsza, to jak oni w tym odcinku dzielą skórę na niedźwiedziu. No, no szkoda, że Serjora nie żyje, bo po prostu jako niedźwiedź powinien tam być i, nie wiem, symbolicznie stać i mówić, że dzielą się skóry na niedźwiedziu. Chociaż chyba... Nie ma takiego powiedzenia po angielsku, znaczy jest tego typu, ale nie ma chyba takiego idiomu po angielsku, no ale dla nas byłoby zabawne, nie? Nie mów hop, zanim nie przeskoczysz i tak dalej, no. Dalej mamy moment X-Menów przy Czar drzewie, Ja no śmieję się, ale to ujęcie jak Bran siedzi na wózku, Arya Assassin, Sansa i John, wiecie z Martwych Stał i tak dalej jak, X-Meli. Dla mnie to po prostu X-Meli. Nawet nie chodzi o to, że ona gra w X-Menach, ale, Jean Grey, ale wiecie, w ogóle mam taką bekę, jaką się spotykają. Ta rodzinka tych Starków, która przetrwała to wszystko i teraz takim, takim dziwacznym rodzeństwem z którego, każdy z nich ma, wiecie, coś, coś w sobie takiego, że już nikt nie jest tym człowiekiem, kim, którym był na początku. No, może trochę John jest, ale wiecie, tyle przed przeszedł, że, was kurwa stał w końcu, tak? No, w każdym razie, John zdradza, chociaż też było zabawne, że, Wybór należy do Ciebie. Przyrzeknijcie, wiecie, na zasadzie, <grymne> w ogóle, no to szczególnie, że Sansa łamie to 10 sekund później przysłowiowe. To i prawda, północniacy w tym sezonie nie zareklamowali się najlepiej. Wszyscy północniacy z perspektywy Denery, z Warysa, i Szarego Robaka to taki tacy, wiecie, umorusani, ubrudzeni, tacy po prostu praktycznie jak dzicy, prawda, strasznie nieufni, rasistowcy i ksenofobiczni, bla bla bla. No ale wiecie, co mi chodzi, tak? A dodatkowe jeszcze Lord Glover i jego lojalność, jak mówił, że będzie stał za Johnem Snowem i się nie pojawił. A teraz yy, sansa i niełamanie umów, znaczy, dotrzymywanie słowa, no. Ojciec byłby dumny, Kuźwa Koleś całe życie trzymał tą tajemnicę, żeby ona w 10 minut to powiedziała. Po prostu mwah. zresztą w rozmowie z ogarem przy stole on stwierdza, że już ona nie jest. To po angielsku trzeba nie little birdem, wiecie, tak jak na niej mówił tam, nie wiem, jak tłumaczyli, małym ptaszkiem czy coś, ale zwróćcie uwagę, że nie jest little birdem, tylko little fingerem teraz Sansa, wow, prawda? Namieszała w kotle politycznym. No i zaraz potem widzimy na Radę, która, no tak jak mówiłem, no nagle się okazuje, że tam, jak były cztery kwadraciki, to dwa z szachownicy wzięli na czystej planszy, także połowa procent armii żyje, no, jakimś cudem. I na jaki plan wpadają? Podróżować razem? Jak będzie bezpieczniej? Czy się rozdzielić? Jak sądzicie w dzisiejszej familiadzie? Jak odpowiedzieli ankietowani? No, po prostu, nie wiem, no, Strasburger powinien kurwa tą naradę wojenną prowadzić z nimi, no. Oczywiście, że się rozdzielą. No, w każdym razie, zaraz potem Bron wpada na chłopaków Lannisterów, Co mnie zaskoczyło? Rzeczywiście, no oczywiście, tak jak mówiłem, no nie słucha się sercji do końca, ale jednak im grozi. Jednak, widać, że Chyba byłby w stanie strzelić do Jamie'ego, jednak jest taki, wiecie, na zasadzie dał wpysk tryjonowy i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo jak dla mnie to mówiłem już wcześniej, on powinien był albo, znaczy, jakby zgodne z jego charakterem byłoby, że albo w ogóle by się wyniósł na zasadzie do Essos i się ma wszystkim, zobaczymy się po wojnie, albo powinien przystać do nich, bo skoro myśli, że oni są raczej stroną wygrywającą, a już szczególnie, że ich lubi, znaczy, przynajmniej tak nam się wydaje, no zawsze tak było. A tutaj nagle sobie zażyczył High Garden. Tak, nie wiem, te zamki mu taką różnicę, więc. Jakby... Znaczy mogę się oczywiście założyć że serial tak się skończy, że któryś z tych zamków dostanie pewnie, no bo wreszcie i będzie. Wreszcie usiądzie na swoim, tak? No ale muszę wam powiedzieć, że trochę mnie to zaskoczyło. Natomiast powiedzcie mi, w momencie, w którym Tyrion i Jamie widzą, że on jest ewidentnie zagrożeniem, i jak tylko on z tą kuszą wychodzi z pokoju, co ich powstrzymuje, żeby nie wstać i nie krzyknąć na zasadzie tam do szarego robaka czy kogoś, że dobra, nie wszyscy teraz nie skalań. W ogóle, no nie wszyscy, kurwa, w tym zamku... Przyszedł tu taki pan z kuszą, wygląda tak i tak, mówi z takim i takim akcentem, kurwa, złapcie go, no to jest generał Cersei, asasyn, który przyszedł nas zabić, no, co, co ich, jakby, no... E, dobra, no to już... Tu się już czepiam, to już mogę się przyznać, że, chociaż, no, mówię, no teraz, to miałoby sens, tak, że, a on se od tak wszedł i od tak wyszedł, nie? A czy wszedł, to jeszcze rozumiem, tam są, jakby połączone siły, wojska, no tam, wiadomo, no mogą wszyscy się nie znać, no ale, to, że wyszedł, że oni mu pozwalają, to w ogóle, pfff. No i właśnie, widzimy, jak Ogar z Arią rusza na południe, i no to jest bardzo fajny duet, który oczywiście my znamy ich historię, więc, jakby rozumiemy to, że się lubią po swojemu i on trochę traktują jak córkę praktycznie, nie? ale, yy, nie dostaniemy żadnej fajnej historii ich, z ich podróży i wiecie jakichś śmiesznych scen, no bo, jak już zostały dwa odcinki i ostatnie dwa sezony zresztą tak działają, że w grze o Trąbę są teleportacje, to najbliższy raz jak ich zobaczymy to już prosto w królewskiej przystani, także, bo, oczywiście będzie Kle Bowl i oczywiście Aria będzie próbowała wszystkich pozabijać z listy dalej, czyli Sersi przede wszystkim, tak? Dalej, mamy pożegnanie Jonah przed wyjazdem na południe. I tak, żegna się z Tormundem, który mówi, że idzie za mur, co ciekawe. Myślałem, że został on na tej północy w końcu. Mur praktycznie już nie istnieje, w sensie jest dziurawy i jakby nie ma potrzeby w ogóle, żeby on istniał. No i co? I to chyba jest rzeczywiście koniec Tormunda Giants Bayna, w sensie, no on chyba rzeczywiście gdzieś tam se będzie na północy żył. Kto by pomyślał, że akurat on przeżyje, Great Tron, prawda? No ale dobra, ja go bardzo lubię, myślę, że spoko, prawda? Tylko teraz oczywiście. John nie żegnający się z ghostem, to jest kurna, nie darują im tego, już widzę na reddicie milion memów, tak jak e, nieprzytulenie czubaki, wiecie, w Gwiezdnych Wojnach, nie? No i prawda jest taka, że Ghost jako wilk nie istnieje, to znaczy sceny z nim są dokręcane, przynajmniej w tym sezonie były wszystkie, czyli jak tam gdzieś tam stał albo gdzieś bieg. ewidentnie wszystko na Greenskim nie było, jakiegoś psana kręcą i go tam komputerowo powiększają, tu jeszcze mu musieli ucho urwać i nie wiem, może trochę poplamili krwią, więc dlatego go nie pogłaskał, no bo po prostu stwierdzili, dobra John tam, znaczy w sensie Kit Harington, aktor, w stanie tam kiwi głową, spójrz, na to, tam będzie stał, będzie, musisz patrzeć na taką wysokość, no tak, tak tą scenę nakręcili, że się z nim pożegnał, ale fakt, że swojego psa, znaczy wilkora, tak, no ale psa praktycznie, którego wychowało od dziecka, z którym miał kontakt, z którym jak się, odbijając HTK Rastera, co był bunt, że Giora Mormonta zabili, jak wtedy duch wyskoczył, kogoś za zabił i podszedł do Johna, jest takie fajne ujęcie, jak już jest po bitwie, wszyscy stoją i klęka i do niego podchodzi, to było na zasadzie, o stary druchu, nie widzieliśmy się tyle czasu i w ogóle, a teraz popatrzył na niego na zasadzie, no to siema, weźcie go na północ, bo tam będzie mu się dobrze biegało, takie, ja rozumiem, że nie chcieli, się bawić z całym tym, wiecie, że trzeba robić CGI, że jakiś wilkor będzie na południu biegał po królewskiej przystani, szczególnie, że kolejny odcinek będzie jakaś jedna wielka bitwa. No ale... Myślę, że wszyscy byśmy chcieli, żeby go pogłaskał. Szczególnie, że chciał, zdradza go trochę dla smoka, po czym w tym momencie John zostaje w ogóle bez zwierząt, także. Pff. A, no i oczywiście, jeszcze John w tym momencie żegna się z Samem i Gilly, która jest w ciąży, tak jak wcześniej mówiliśmy. W którymś odcinku powiedziałem, czy ona przytyła, i potem sprawdziłem, że rzeczywiście jest w ciąży, zresztą komentarze też takie były. I tutaj w serialu też jakby zasugerowali, że jest w ciąży. Natomiast to, że sam mówi, że nazwiemy go, jeśli to będzie chłopak John. Czy w poprzednim odcinku John nie zostawił Cię na śmierć, a to Ed jakby zginął dlatego, że Cię uratował, panie Samie? Coś mi tutaj nie grało, prawda? No ale dobra, oczywiście musiało być piękne pożegnanie. Zapewne John zginie w, tym, w tej serii, więc będziemy mieć scenę, jak John ginie, a drugi młody się rodzi pewnie, więc wiecie, no... Tutaj muszą być, musi być poezja serialowa, tak? Telewizyjny scenariusz. No, <laughs> no w każdym razie, oczywiście też mam bekę z tego, jak Kit Harrington. Nie tylko do serialu zmienia trochę akcent, ale też zmienia głos. No bo chłopak mówi zwykłym głosem, tak? A w serialu musi mówić, no prawie jak Batman. I hope it's not a boy. Stoję na taką bekę, jak on, jak on się odzywa. Już. John się staje taki, taką kreacją śmieszną przez ten jego głos. No prawda, trochę mnie to śmieszyło, jak tutaj powiedział, to zdanie. Posłuchajcie sobie tej rozmowy jeszcze raz. I hope it's a girl. John masz coś w gardle? Dobra, w każdym razie widzimy dalej jak Varys, bo to już jesteśmy w podróży. Varys rozmawia z Tyrionem i tutaj pada moim zdaniem najlepszy tekst póki co tego sezonu, tych czterech odcinków. Wreszcie dają się Varysowi odezwać, gdy pyta: A ile osób poza nami o tym wie? I Tyrion mówi: Osiem. I Varys odpowiada: That's not a secret anymore, that's information. Kapital, no to jest właśnie takich tekstów mi brakuje, tylko że no w pierwszych sezonach no to mieliśmy takie co zdanie, taki tekst, bo jakaś tam Lady Olenna rozmawiała, Tywin, Oberyn i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, no to jest jeden taki na cztery odcinki, czyli że to już nie jest sekret, to jest po prostu informacja. No <ścoughs> Genialne, prawda? E, tutaj naprawdę Sansa zamieszała jak Little Finger, czyli w obozie sojusznika podała jakąś informację, żeby sami się nią zajęli, już ci wiecie, inne te szpiegujące pająki. No i muszę wam powiedzieć, że no właśnie, bo ta rozmowa potem jest przecięta i później już po śmierci Smoka rozmawiają jeszcze raz, ale możemy o ich dyskusji porozmawiać tutaj naraz. Czyli Tyrion generalnie rzecz biorąc widzi, że Varys wręcz wprost mówi, że oj, chyba trzeba jednak postawić na Johna, a nie na Dankę. I po pierwsze, no to to jest dla mnie, to jest dla mnie straszne. Po pierwsze, no to jest to dzielenie skóry na niedźwiedzie, o którym już mówiłem, no. No kuźwa, no są w obliczu, tak jak zresztą z, bo wcześniej mówiłem o nocnym królu, ale teraz są w obliczu przegranej z że wszyscy umrą. Tyriot nawet się śmieje w tym odcinku, że może no, ona po prostu wygra i nie będziemy mieć tych problemów, tak? No ale to jest taka sprawa, no kurda, no. zatem tym ja wszystko rozumiem, że y, jakby warys, który jest takim człowiekiem ludzi, który nie wierzy jakby w sam autorytet, że król, królowa, on chce, żeby było panowało dobro i sprawiedliwość dla wszystkich w całym, w tam, całych siedmiu królestwach, tak? I dlatego służył trochę każdemu tak, żeby przetrwać, ale jednocześnie sam zdobywał władzę i wiecie, w tym momencie już może swoje karty rzucić na stół, popierając kogoś konkretnego. Kurna, w poprzednim sezonie poparł Denerys. Tak naprawdę nie zrobiła nic takiego, wiecie, no, żeby tam, no nie spaliła żywcem 700 osób, no, jakby, no tutaj ta wojna zresztą jest nieunikniona, serci się nie podda, więc na pewno zginą na coś ludzie poboczni, ale bez przesady, nie takie rzeczy się działy, no. Jesus fucking Christ. I takie wybieranie teraz między nią a Johnem, którzy notabene są parą, są rodziną. John ją wspiera. A Dwarys teraz praktycznie mówi, że chyba musimy zdradzić. Strasznie mi się to nie podoba. To jest po prostu tak, jakieś takie w ogóle, nie wiem, jestem świeżo wiecie po obejrzeniu odcinka, na no tam, do rzęgo się przejrzeć drugi raz. Ale coś mi w tym wszystkim nie gra. Do tej pory, jakby Warys nawet sam wykonywał polecenia typu Robert, zły król każe mu zabić Dankę. No to wysłał napastnika, asasyna, żeby ją zabił. A teraz nagle, przed główną, wielką wojną, jakby władzę w Siedmiu Królestwach, on sobie się a może jednak zrobimy, żeby tak... Ten... Kurde. A czy to oczywiście jest kwestia scenariusza, tak? No znowu, no nasi bohaterowie się zachowują po prostu tak, że no naprawdę musimy chyba kibicować sercji, bo jako jedyna nie zachowuje się jak debil. No jeśli oni, najwięksi doradcy Danki, rozmawiają o tym, że w sumie to trzeba ją zdradzić i swoje wojska rozdzielić poprzez Johna, Zamiast się skupić na tym, jak pokonać i zrobić jakieś plany, gdzie dokładnie w tym momencie, bez żadnych zwiadowców, bez w ogóle żadnego rekonesansu, sobie płyną na Dragonstone. I powiem wam szczerze, że, jeszcze z rozdzieloną Arnią. I powiem wam szczerze, że w tym momencie, jak oni płynęli, pomyślałem sobie, haha, w Dragonstone będzie pułapka. Tam będą na nią czekać. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się coś głupszego. Nie, znowu są na morzu. Znowu po prostu ci nie mają jednego statku wysłanego tam kilometr przed. Tak samo jak w poprzednim sezonie, gdy Sion z Jarą się dali złapać. Nagle pośrodku morza, wiecie, całe floty na siebie wpłynęły. No czy to jest po prostu żałosne? No to jest po prostu żałosne, tak? Bo ja rozumiem, że. Wiecie, na Dragonstone są poukrywani ludzie, koń trojański trochę taki, no nie, wiecie, w szafach siedzą, no, śmieję się teraz, oczywiście, ale wiecie, co mam na myśli, prawda? Albo, że to z Dragonstone będą strzelać z tych wielkich balist, czy tam skorpionów, to ja mówię cały czas o balistach, mówię, ale skorpiony, tak? No, to nie, no to stoją statkami na środku morza i w tym momencie, powiem szczerze, moment, w którym ginie Regal, w <grym>, nie żyje, był dla mnie zaskakujący w tym sensie, że naprawdę miałem szczękę, po prostu jak scena się skończyła, to byłem tak, Zabawiałem się sam na tym, że mam otwartą szczękę, ale co jest zabawne, w sumie, bo wydawałoby się, że to jest tylko taka metafora, że miałem szczękę na podłodze. No nie, rzeczywiście miałem, ale to nie miało kompletnie sensu. To znaczy, no naprawdę, no ona, jak już mówiłem wcześniej, ona leciała w, według, jakby, jakbyśmy mogli się bawić w kamerę Boga, tak? Wiecie, na zasadzie, że widzimy wszystko. No to ona leciała po prostu na dużej wysokości, prosto na tą flotę prosto widząc tam z 10 tych statków na, na morzu. I dodatkowo, jak już on, Smog został zestrzelony. Ona musi uciekać. Te skorpiony napierdzielają w jej flotę. I tam widzimy taki momencik, w ogóle na zasadzie, na green nagrany, nagrany, albo na, nie na green screen, ale nagrany na zasadzie, że pięciu naszych bohaterów na tam plaży wylatuje. Nie wiem ile tam tych, tych wojsk, tych nieskalanych było na tych statkach, no ale potencjalnie całe jej wojsko praktycznie, niczą licząc północniaków, tak, z Johnem. I nagle te pięć osób wychodzi na plażę i Wstaje, wiecie, z szary robaki, gdzie jest mi Sunday? Gdzie jest mi Sunday? No nie takie, no. A gdzie jest kurwa reszta, ta, te 20 tysięcy ludzi tam, nie wiem, czy, czy 2 tysiące ludzi, nie wiem ile macie, no. Na zasadzie, no wszędzie może być w wodzie, w tym, to było tak strasznie telewizyjne, tak strasznie głupie. Zresztą scenę później, oni wiedzą, że ona ma mi Sunday. Skąd to wiedzą? Skąd wiedzą, że ona ma mi Sunday? W ogóle, dlaczego oni myślą, że zatonęła? Albo, wiecie, zabiła ją jedna z tych, z tych, ta balista, też ten, 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 ten skorpion, tak, no. W ogóle, Aaaaaah! Szlak mi kurwa trafia jako ten myśl, naprawdę to coś dzieje w tym odcinku i w tym serialu. Dodatkowo, jeśli Juron, taki pan kapitan, ich tak zniszczył, że oni ledwo dopłynęli, tam jakiś warys na plaży <coughs> wykazuje wodę, to trzeba było ich kurwa podobijać! Nawet strzelając tymi tymi właśnie skorpionami, ale wystarczyło on się w abordaż pobawić, podobijać rannych, no. No to w ogóle dlaczego on, o mis wziął, no dlacz... Przepraszam was, że jestem taki. Strasznie, nie ten, ale no naprawdę, no jestem po prostu podniecony w złym tego słowa znaczeniu. Jestem zły. Jestem po prostu rozgoryczony. Jestem salty. Kuźwa, po prostu gra o tron. No i jeszcze tylko zanim dojdziemy do samej końcówki. Jamie odjeżdża do królewskiej przystani od Brienne w środku nocy. I o ile serial sugeruje, że Jamie jedzie pomóc Cersei, tak mi się wydaje, że taki, taka była jakby sugestia, że Brienne załamana, że on ucieka do Cersei. Ja myślę, że jedzie po prostu zabić Sersi, także, no. Albo jeszcze może decyduje w drodze, no ale, dobra. Do predictionów zaraz przejdę. Jeszcze tylko powiem, końcówka. Jak mi Sandy ginie, no to było oczywiste, że zginie. W ogóle, zero, zero zaskoczenia z mojej strony. Natomiast, ten moment jest ujęcie, jak oni tą grupką tych 20 nieskalanych stoi Danka, Wary, Tyrion i Szary Robak. Nie jak sobie wspomnieć. I... Dosłownie skorpiony celują, tam Drogon jest 100 metrów dalej i te skorpiony a nie strzelają w Drogona, ale przede wszystkim w nich. Przede wszystkim, no denery De De stoi, to jest 100 metrów od muru, to jest w 100% zasięgu łuczników. A co dopiero te skorpiony jakby wymierzyli w nią na zasadzie, wiecie, no jak po prostu, jak czołgi, tak, no przecież taki, taki pocisk, taka wielki bełt, tak, no nie wiem, tak, jakby piznął Dankę, umarliby oni na miejscu po pierwszej salwie wszyscy, tak. Więc to po prostu, no, z jakiego powodu nagle Sersi jest honorowa i wiecie, uznaje to za taką, no, taki takie wojenne, prawda, białe flagi rozmawiamy przed bitwą? I dlaczego? W momencie, jak Sersi to Sersi wysadziła cały serd z niewinnymi ludźmi w powietrze i, no w ogóle, Sersi to Sersi, no. Czątylion on zaraz podchodzi i mówi, może się zdecyduj, że cię, może cię nie zabijemy, nie musisz umierać, takie, tak, no już ci się podda, no. Wciąż po tym, po tym, jak go wyśmiali w tym sezonie, że wierzył jej sezon temu, on wciąż mówi, że wiesz, w ogóle. Wciąż do niej podchodzi, mówiąc, że nie jesteś potworem. Jest potworem, to jest kurwa Cersei, no. W sensie, zgadzam się z Tyrionem, że swoje dzieci zawsze kochała. No ale właśnie dlatego, że wszystkie kurwa nie żyją, właśnie dlatego, że jakby nic już jej nie zostało, ewentualnie poza tym w brzuchu. Na pewno będzie walczyć do końca i na pewno nie odda miasta w momencie, w którym ściągnęli Złotą Kompanię. To nie jest tak, że to ona straciła pół armii i teraz jest jakby niesamowita siła przed nią stoi. Nie, no dosłownie wy jesteście niedobitkami, rozbitymi, zmęczonymi i tak dalej. To ona ma przewagę, ona ma zamek, ona ma te wielkie skorpiony, ona ma Złotą Kompanię, wiecie, najemników. To jest w ogóle absurd, co tutaj się dzieje, że oni próbują jeszcze z nią rozmawiać. I fakt, że Mel Melisandre, może ciągle mylę, Missandei ginie oczywisty, tak? Mało tego. Chcę powiedzieć, że to przewidziałem. Przewidziałem to przed odcinkiem trzecim, tylko nie, myślałem, że to będzie w poprzednim odcinku, bo powiedziałem, że to niemożliwe, że po tym jak robili plany, że razem pojadą do Narfu po wszystkim, to to byłoby zbyt oczywiste, że Szary Robach zginie w bitwie z Nocnym Królem, więc strzelałem, że to mi Sunday zginie myślałem, że w tamtym odcinku, zginęła w tym i że on na koniec, i to jest tak podtrzymuje prediction, że on na koniec pojedzie do Narfu i tam pochowa jej zwłoki. Nie wiem teraz, czy ma, będzie miał jej zwłoki, no ale pojedzie do Narfu jakby uczcić jej jej imię i wiecie, tam sobie zamieszka już na emeryturze. To jest mój prediction, szary robak wszystko przeżyje. No i właśnie, biorąc pod uwagę, że ten odcinek obnażył to, że głupi i głupsi po prostu robią klasyczną telewizję, że R.R. Martins rzeczywiście im zdradził, jak ma się wszystko zakończyć, czyli powiedział: Nocny Król ginie wcześniej, na koniec jest walka o King's Landing, eee, Jamie zabija Cersei, to jest mój prediction. Wszystkie teorie się sprawdzą, tak? Będzie, będzie tak: Jamie zabije Cersei, może będzie jakieś zawahanie czy coś, może ona powie w końcu, że nie jest w ciąży, coś aż będzie wiecie, coś z, tym, coś z tym będzie. W każdym razie Jamie ją zabije, sam będzie ciężko ranny, pewnie od zombie góry. Umrze w rękach Brienne, która za nim podąży, będzie ta sama scena, którą mówiłem, że jest moją ulubioną w moich przypomnieniach sezonu trzeciego, której, jak, jeśli oglądaliście moją analizę, to wiecie, że, jakby całą tą warstwę metaforyczną czytam tej sceny, jak oni byli w trzecim sezonie w łaźni, jak ona, jak on w jej rękach i był, ta łaźnia była symbolem, że są nazy, oczyszczenia, on był po spowiedzi, jako pierwszej osobie jej opowiedział prawdę o, szalonym królu, o tym, że chciał wszystkich spalić, jak on do niej powiedział, że, znaczy ona zawoła Kingslayer, że pomocy, bo królobójca mdleje, a on powiedział My name is Jamie. Więc teraz jak umrze, to on powie coś w stylu, że jestem Queenslayer, bo zabiłem swoją siostrę, a ona powie, no nie, your name is Jamie. I w tym momencie on spojrzy na nią, że wiecie, i umrze. To jest mój prediction. Jak chyba zobaczycie, będzie dokładnie taka scena, bym miał bekę. A jak nie, to wszyscy zapomną, więc mogę mieścić to w necie i tak. No, w każdym razie... A w międzyczasie, z zombie górą będzie walczył Ogar, który pokona go tylko dlatego, że Brienne mu pomoże. Będzie dwa na jeden walka, tak? Także tu jest taki wielki prediction. Myślę, że Jurona usmarzy w przyszłym odcinku Danka I myślę, że będzie duży konflikt na linii Daenerys, John, wywołany przez ludzi naokoło nich. I myślę, że John, to jest, tu nie wiem, tak? To wiecie, może być 50-50, ale zgaduję, że John jednak zginie. Yy, I zgaduję, że słodko-gorzki koniec będzie taki, że Danka zwycięży. Ale będzie właśnie taką trochę szaloną królową po ojcu. Spali dużo ludzi. Oczywiście, jeszcze tego cofając, Jamie zabije swoją siostrę, bo ta wyda rozkaz szalonego króla, żeby wysadzić miasto, że była na to gotowa, że wysadzić królewską przystań. Więc on tu będzie miał, wiecie, poe poezja, tak? F flashback z przeszłości będzie musiał zrobić to samo. W tym tragicznie może zabić swoje dziecko, tak? W jej brzuchu. No, a, a propos tego dziecka, no to, jeśli Tyrion, bo myślę, że zwróciliście też na to uwagę, że Tyrion mówi, że o dziecku i tak dalej, a Juron się od Serji dowiedział, że to nie był on jest ojcem, z godzinę wcześniej, czy tam, no nie wiem, dzień wcześniej, tak, wiecie, przy, ty przy tych teleportacjach to nie wiadomo, ale dopiero co się dowiedział, więc, skąd Tyrion by wiedział, co? W tym momencie Juron powinien się domyślić, ale myślę, że się nie domyśli, myślę, że Damen Damer po prostu o tym zapomnieli. <laughs> no, w każdym razie, y więc mój ogólny prediction jest taki, że, wiecie, że, no, z Jamie im powiedziałem, że John najprawdopodobniej jakoś umrze jednak, że nie będzie tu takiego happy endu. I Danka yy, zasiądzie na tronie, ale jednak będzie wiecie. Yy, co, coś tu będzie nie tak. Tu będzie tak, że ona będzie taką szaloną, szaloną królową, trochę spali żywcem ludzi. Zresztą myślę w ogóle, że całe te wszystkie nasze przepowiednie, które wcześniej widzieliśmy, jak sala tronowa jest zniszczona i w śniegu. Myślę, że damen Damer obrócą to, że to nie było w śniegu. To był pył. I wiecie. Drogon zjara cały budynek, tak? Znaczy cały zamek. Spodziewam się wielkiej walki, walki przy murach. Spodziewam się złotej kompanii walczącej z nieskalanymi ludzie północy. Może Dorniczycy się pojawią. Może Second Sons z Dariona Harrisem przylecą. Znaczy przypłyną. No Spodziewam się wielkiej rozpierduchy w kolejnym odcinku. Pewnie większej niż tej z Nocnym Królem nawet. No i nie wiem. Powiem wam szczerze, że Część mojego hype'u umarła, ponieważ właśnie teraz się spodziewam takich oczywistych filmowych zakończeń. Takich, to nie gra o tron, to jest takie wszystko, wiecie, takie zbyt oczywiste, przewidywalne, że te wątki pójdą w te strony. Nie wiem, jeszcze myślałem, co z Tyrionem. Myślę, że Tyrion przeżyje i będzie, wiecie, Gendry miał dom Baratheonów, Tyrion będzie miał wreszcie Rock, nie? Sansa zostanie na północy. Myślę, co to za Arion, bo Arya będzie próbowała zabić Cersei i... Nie wiem, nie wiem, czy nie wróci też wątek ludzi bez twarzy, już nie wiem w końcu, czy ją ścigają, czy nie. Ciężko powiedzieć, no tutaj też, wiem, że w książkach wszystko inaczej się działo, ale mówimy o serialu, więc. No, wszystkiego nie przewidzę, przynajmniej, że to jeszcze dwa odcinki zostały, ale myślę, że w tym kolejnym, tym piątym będzie to główne mięso, wiecie, główna rozpierducha, powiedzmy. No, myślę, że sobie wystarczająco ponarzekałem, no ale te skorpiony, które praktycznie nie mogą trafić w Drogona, nawet sam Martin, są cytat w necie, jak Martin mówi, że smoka bardzo ciężko trafić, o ile praktycznie jest niezniszczalny w powietrzu, bo po prostu za szybko lata, tak? I generalnie, no to widzieliśmy parę takich momentów, jak w Drogona strzelali ona zawróciła i te strzały gdzieś tam przelatywały. Podczas gdy sekundę wcześniej dosłownie lecieli z pełną prędkością i trzy strzały po kolei trafiły. Nie było salwy, nie było tak, że dużo przeleciało i trzy trafiły, tylko słowo było pyk, pyk, pik. Urwa snajperzy normalnie, no. w smoka, który leci na zasadzie, że czego tak, wiecie, wycelować przed niego trochę, no. No nie podobało mi się to strasznie, no. Na naprawdę muszę wam powiedzieć, że, no, nie wiem, no, część mnie dzisiaj umarła. Czekam na wasze komentarze. W sensie, jeśli wy nie macie takiego zdania, jeśli wam się to ogląda no, normalnie, no to spoko, słuchajcie, nie ma problemu, tak? Chociaż wydaje mi się, że no nie wiem, no jak dla mnie miarka się przebrała i naprawdę wyją... nie sądziłem, że to powiem, ale cieszę się, że gra o tron się kończy. <laughs> że zostały tylko dwa odcinki. Po prostu głupi i głupszy w wydaniu gry o Tron. No. Dzięki bardzo za uwagę. O czym zapomniałem, to oczywiście, wiecie, w tym stresie, to dopowiem w analizie kolejnego odcinka promo, i przeczytam wasze komentarze, i poglądamy memy, może wiecie, ochłonę i właśnie za dwa dni, czy tam trzy dni już troszeczkę inaczej na ten odcinek spojrzę, może mi się zmieni, ale w tym momencie, pomimo, że cztery piąte odcinka mi się oglądało dobrze i normalnie i w ogóle, tylko chociaż trochę patrzyłem na zegarek, no w zasadzie wiecie, dobra, no niech się coś dzieje, no to jednak ta końcówka, jakby, podsumowuje jakość scenariusza. No, jeśli w Grze o Tron rozgrywki polityczne są na poziomie takim, że coś jest dla mnie żałosne, no to, a ja się na tym nie znam, tak, z zwykłym człowiekiem XXI wieku, ja nie powinienem myśleć jak Tywin, tak? Wyobrażacie sobie Tywina w tym odcinku, albo Lady Olenę, którzy by y, usiedli na zasadzie no tak, dobry pomysł, pójdźmy rozdzieloną armią do Dragonstone bez żadnych zwiadowców. <laughs> no, chociaż plus jest taki, że Missandei powiedziała Dracarys, i Denerys w tym momencie już będzie się słuchać Lady Olenny pośmiertnie, gdy powiedziała jej, że jesteś smokiem, więc zachowuj się jak smok. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.